Czy są takie chwile, kiedy to na przykład mąż sprawia pani takie jakieś mini niespodzianki, ten romantyzm jeszcze jest? Oczywiście, mąż wie, że największą romantyczną przyjemnością dla mnie jest zabranie mnie do kina. Na seanse późnonocne albo wczesnoporanne lubimy to robić. Mój mąż jest takim człowiekiem, że mój mąż robi śniadania, mój mąż wstaje ze mną o 4 rano. Myślę, że tak w wielu domach nie ma. Ja muszę do pracy o Dzień Dobry TVN wstać o 4. Mój mąż wstaje specjalnie po to, żeby mi zrobić kawę. Ja myślę, że to jest też wyraz miłości. O recepcie, jak to osiągnąć, porozmawiamy już chyba następnym razem. Łatwe i proste. Kłócić się głośno, godzić się szybko i nie mieć cichych dni. Bo ciche dni to jest śmierć miłości. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję za spotkanie. Pozdrawiam. Zobaczcie, jakie mam kwiaty na głowie, na okładce. Idziemy do kiosków, szukamy gazetki i czytamy. Idziemy.